Biografie biografiami, zasady zasadami, rankingi rankingami, podcasty podcastami. Ale jeżeli gadanie o baseballu można połączyć z uprawianiem tego sportu, to wiele więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Baseball i na historię zapraszam. Cześć, cześć, cześć. Ostatnio złapałem się na tym, że niemal każdy z kolejnych odcinków zapowiadam słowami, że jest to odcinek nietypowy. I tak chyba niestety będzie i tym razem. Natomiast odcinek ten jest ściśle powiązany z jednym z poprzednich odcinków, a mianowicie z odcinkiem pod tytułem Realizujemy marzenia, czyli zakładamy klub baseballowy. Po wypuszczeniu tego materiału odbyłem bardzo ciekawą dyskusję z jednym z fanów, a ta dyskusja dotyczyła sensu zakładania takiej drużyny, bo wiecie, no, dorośli faceci, którzy nie mają pojęcia o tym sporcie, zakładają klub sportowy. I teraz słowo klucz, rywalizacja. Z kim oni mają w ogóle rywalizować? No czy mają oni rywalizować z drużynami, które szkolą swoich zawodników, no od dzieciaka? No trochę krucho, nie? Myślę, że nie ma co gdybać. Najlepszym wyjściem będzie po prostu udanie się do jednej z takich drużyn i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dlatego dzisiaj udajemy się do drużyny Lisów Białystok. Jest to drużyna, która została założona 2 czy 3 lata temu. I chłopaki zakładali tę drużynę kompletnie od zera, nie mieli nikogo z doświadczeniem, nikogo, kto miałby choć jakiekolwiek pojęcie o baseballu, nikogo, kto mógłby im pomóc. I chyba do tej pory w ten sposób funkcjonują. Także ja wybieram się do nich na trening, potrenuję sobie z nimi, porozmawiam z zawodnikami, porozmawiam z trenerami i po obejrzeniu tego materiału niech każdy sam sobie odpowie na pytanie, czy warto. Jest godzina 15:26, trening zaczyna się o 16:00. Będziemy trochę za wcześnie. Ale pamiętajcie, nie można się spóźniać, bo jest to mało eleganckie i świadczy o braku szacunku do drugiej osoby. Dobra, trochę się rozgadałem, widzimy się na boisku. Lisy trenują na stadionie lekkoatletycznym na Zwierzyńcu. No w końcu lisy. Przeglądając ich archiwalne zdjęcia i widząc, gdzie zaczynali, jest progres. Pierwszy plus. Nie byłem na stadionie pierwszy. Kolejny plus. Łącznie ze mną na treningu było 14 osób. Kolejny ogromny plus. Gościem, który zajmuje się sprawnością lisów, jest Maciek. Prowadzi on rozgrzewki i wszelkie zajęcia motoryczne. Nazywam się Maciek Karnowski. Jestem trenerem personalnym. Zajmuję się ogólnie treningami indywidualnymi i pracuję też z drużynami. Oprócz tego, że trenuję razem z Lisami Białystok, to trenuję jeszcze razem z drużyną RZT Skrynki. Z drużyną Turbiejsk Podlaski, jeśli chodzi o piłkę nożną, i tak samo z koszykarzami, też z drużyną KKS Turbiejsk Podlaski. Także trochę tego jest. Lisy. Ogólnie do lisów trafiłem w sumie przez przypadek tak naprawdę. Zobaczyłem, że jest ogłoszenie w internecie. Były kwalifikacje do drużyny. Stwierdziłem, że chcę spróbować. Jestem w sumie taką osobą, która się interesuje różnymi sportami i chciałbym tak naprawdę poszerzyć swoją bazę. I nie tyle nawet na wejście wszedłem do lisów, żeby prowadzić lisy, co bardziej się nauczyć tego, czym jest baseball. Powiem szczerze, że na wejście największym problemem było tak naprawdę to, żeby zapanować nad jedną rzeczą. My nie możemy na wejście robić treningu motorycznego, tylko pracowaliśmy nad tym, żeby było mniej kontuzji. Jak trafiłem do drużyny, to było strasznie sporo problemów, o których słyszałem. Jakieś bóle łokci, ból barków, pleców i tak dalej. Myślę, że z tym już się dawno uporaliśmy, bo nie słyszę od chłopaków, że mają jakiekolwiek problemy. Więc na wejście to było głównym priorytetem. Potem doszło dużo ćwiczeń rozciągających tak naprawdę. Baseball jest taką dyscypliną, która jest jednostronna. Rzucamy tak naprawdę sprawniejszą ręką, łapiemy ręką słabszą. Ta słabsza ręka też pracuje, ale w większości, jeśli chodzi o taki charakter siłowy, to pracujemy tak naprawdę jedną stroną. Także dużo ćwiczeń rozciągających i to tak naprawdę nas zabezpiecza przed jakimiś kontuzjami, a reszta to jest element taki dodatkowy. Część zawodników pracuje indywidualnie, przychodzą na treningi. Część realizuje plany treningowe, także w ten sposób możemy to jakoś pogodzić. Myślę, że tak jak w każdej drużynie na wejściu, zawsze jest dużo chętnych. Potem czas to weryfikuje, część osób wytrwało oczywiście i pracuje systematycznie. Część osób gdzieś ze względu na pracę, na dom, bo też baseball jest tak naprawdę dla wszystkich taką odskocznią od codzienności. Nie mogą sobie pozwolić tak naprawdę na to, żeby cały czas na to poświęcić. Ćwiczę może mniej regularnie, ale z reguły wszyscy się starają, więc u każdego widać jakieś zaangażowanie. Trener Piotrek zawsze bierze na siebie treningi rzutowe. W drużynie jestem od 3 lat. Po roku czasu istnienia dołączyłem. Trenerem zostałem mniej więcej już chyba z rok czasu. Sam już nie wiem, nie liczę tego.
A się stało to przez poprzedniego, bo nie chciał prowadzić, po prostu miał dosyć. I tak jakoś wyszło, no, że prezes chciał mi to powierzyć. Współpraca między trenerami wygląda dobrze. Dogadujemy się. Ja mam pomysły, Dan ma pomysły i myślę, że w dobrym kierunku. Na początku roku było słabo, ale widzę, że coraz bardziej się przykładają. Czyli te treningi, nowa forma treningów jest obiecująca i daje radę, tak? Myślę, że dobra forma. Jakieś pół roku temu do zespołu dołączył trener Dan. Jest to pierwsza osoba, która wcześniej grała na poważnie w baseball. I played baseball when I was a kid. Played all through elementary school. Stopped playing when I was maybe 13. Picked it back up when I was 18, 19 and always had fun. My stepfather was a baseball coach. Yeah, he coached for 6 or 7 years. Pennsylvania traveling team from Crawford County. They never won Little League World Series or anything like that, but it was the same association, same group of players and age group. My first contact with Polish baseball was in Lublin in 2003 when some guys were hitting a tennis ball with a baseball bat, and I asked if I could try, and I hit the ball over the trees, and they told me, okay, now you have to go get it. And I said, okay. And I went down the hill and I got the baseball and they said, okay, do that again. I said, no, I really didn't want to go fetch the ball. Wojtek jest zaraz po trenerze Danie najstarszym zawodnikiem. Czy czuje się dla reszty zawodników jak ojciec? Nie, jak kolega. Dobrze się pracuje. Fajna grupa, fajnych chłopaków. Wiesz, ja liznąłem trochę baseballu jako dzieciak, mieszkając w Kutnie, więc to nie było mi zupełnie obce. No ale generalnie jakoś tam sobie radzę chyba. Czyli jeżeli dołączę do drużyny 35-latek, to nie jest skazany na to, że będzie najsłabszy, nie, czy coś w tym stylu? Śmiało. Ja miałem 35. O, 35 lat. Jak dołączyłem, no? Jasne. Nie, wszyscy rozumieją, że zaczynaliśmy z bardzo niskiego poziomu. To się musi wykuć. W zasadzie to z zerowego poziomu, nie? Tak, w zasadzie tak. Sami odkrywaliśmy. Mieliśmy kilka osób, które interesowały się bardziej baseballem. No i one tam zaczynały coś tam nam pokazywać. Ale, sami umiejętności praktycznych też nie mieli. Nie, nie bardzo. Czyli... To co kiedyś ktoś tam w Polanta grał albo coś tam. Trudno jest taką drużynę założyć, czy trzeba dużo się tym zajmować, czy jest to sprawa w zasadzie dla każdego? Powiem ci, że to w sumie jest dla każdego, ale dla każdego, który mocno chce. Bo jednak cały czas trzeba się tym zajmować, cały czas trzeba coś ogarniać. I to da się to zrobić, ale po prostu trzeba chcieć i dużo czasu poświęcić tego. Jesteś jedyną drużyną w dziewczyn... Jesteś... Następne pytanie. Ile czasu już trenujesz baseball? Półtora roku, jak dobrze pamiętam. Czyli już wciągnęło. Tak. A co najbardziej ci się podoba w baseballu? Odbijanie z kija piłeczką. To jest ekstra. Dobra, panowie, który trening w lisach? Czwarty. Tak mi się wydaje. Mój chyba też czwarty, piąty. Wydaje mi się, że... Znaczy nie wydaje. Na pewno trudniejszy niż myślałem. Na pewno jest więcej z tych zasad, które się znało skądś tam. Okazuje się, że to wierzchołek góry lodowej. A co najtrudniejsze? Chyba zorientowanie się w polu. Co się dzieje, kto gdzie biegnie, gdzie rzucać. Moim zdaniem kluczowa jest technika. Jeśli zaczynasz w późniejszym wieku, to pewne nawyki trzeba wyplenić i wszystko jakby zacząć od początku, także tu jest klucz cały, żeby przede wszystkim nie nastawiać się od razu na jakąś tam super grę czy coś takiego, ale przede wszystkim przyjść i te parę treningów popatrzeć, nauczyć się czegoś od tych, którzy już mają jakieś doświadczenie. Żaden home run jeszcze się nie zdarzył, więc jeszcze o tym nie mogę powiedzieć. Tak, zgadza się. Może jest jakaś pozycja, która wam się najbardziej podoba? Nie, ja jeszcze nie mam. Ja też jeszcze nie mam sprecyzowany tak naprawdę. Chociaż mówię, może pierwsza baza, nie wiem, bo tak na chwilę obecną. Ja nawet nie myślałem jeszcze. Na razie tylko trenować. Tak, ale przede wszystkim tak. Trening. I później zobaczymy wszystko w trakcie. Nabierze jakiegoś tam sensu i wtedy już decyzja trenera. Co, gdzie i... No tak, tym bardziej lepiej widać z boku, jak tak, się tak. Zachowuje. Mam nadzieję, że po tym materiale każdy odpowie sobie na pytanie, czy warto. Wracając do rywalizacji.
Prawdopodobnie ci zawodnicy nigdy nie zdobędą Mistrzostwa Polski. Prawdopodobnie nigdy nie zagrają w kadrze narodowej. Prawdopodobnie nigdy nie zagrają w europejskich pucharach. Ale tak serio, czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Baseball i inne historie, do usłyszenia.